Witam Was tutaj, cześć i czema, Wizanosz. Zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Cities Skylines PlayStation 4, czyli mniejsza z Cities Skylines, dokładnie w tej serii. Jak widzicie, jedziemy sobie autostradą bezpośrednio przez miasto. Jechałem autostradą od tej części, która jest na razie niedostępna. O, trochę mnie to biło. Na razie jest niedostępna, w sensie tam są kafelki, które są jeszcze niekupione i tam się nic zbytnio nie dzieje. Ale jedziemy do tego miejsca, gdzie zaczynają się korki. Jak widzicie, na prawym pasie zaczynają się już tutaj samochody zjeżdżać. Jest ich trochę więcej niż powinno. I za chwilę tutaj są wjazdy. Jeden był wjazd i tutaj jest drugi zjazd. Można zobaczyć, że trochę się tutaj robi ciasno. My sobie przejedziemy pasem bocznym, byście mogli zobaczyć po prostu, że tu jest słabo. W sensie, tu jest słabo. Zjedziemy sobie... No, czekajcie, ten samochód trzeba puścić, a nie. Dobra, nie chcę jechać. Mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że tutaj jest kiepsko. Jak widzicie, jest dosyć duży ruch na tej ulicy i po prostu trzeba coś z tym zrobić. I będę chciał to w dzisiejszym odcinku zrobić, żeby nie było tak dużego ruchu, żeby na pewno nikt nie jeździł ścieżką rowerową, ale chodzi mi bardziej o to, żeby po prostu było tutaj lepiej. Na pewno ruch tramwajowy chciałbym pozostawić tutaj, ale wiem doskonale, że raczej tego nie mogę zrobić, bo bardzo lubię ten typ ulicy, tylko on po prostu jest bardzo korkujący. No i tutaj najważniejsze to jest to, co po prawej stronie. Zwróćcie uwagę na to, jaki to jest duży korek po prawej stronie. To wszystko niwelować, żeby tutaj tego nie było. Jakby ja nie lubię miast, gdzie są korki, więc sam staram się, żeby nie było korków w moich miastach. I zwróćcie uwagę, że to się dalej ciągnie. Jadąc tutaj bezpośrednio chodnikiem, możemy zobaczyć, że dopiero gdzieś w tym miejscu mniej więcej się kończy to, czyli całkiem długie te korki. Całkiem kiepski ruch, no i tutaj oczywiście kolejne korki przy kolejnych wjazdach, zjazdach bezpośrednio do części przemysłowej. Ja tutaj pomiędzy odcinkami parę rzeczy zrobiłem, tak? To nie jest tak, że nic nie robiłem oczywiście. Pierwszy, najważniejszy, ten budynek dalej działa jak działał, czyli zbytnio nie działa. Dałem drugi budynek, on chyba tak samo wygląda niestety. Dałem go, żeby się zrobił pusty, zobaczymy czy on się jakoś opróżni sensownie. Będę go obserwować, czy jakieś pociągi by z niego wyjechały, ale mam odczucie, że na razie jest z tym problem. Co się spróbuję wziąć na importowanie tych produktów, a nie eksportowanie i może będzie trochę to lepiej działać. Na razie jest średnio, że tak to powiem. Czekajcie, bo my tutaj mamy jakieś... Jakie potrzebujemy produkty? Plastik mamy, bo tu mamy parę fabryk. Może plastik będziemy importować. Dobra, to sobie zróbmy na import plastiku. On musi się najpierw opróżnić, a później będzie się zapewniać plastikiem i zobaczymy jak to będzie działać. Przy okazji w międzyczasie parę rzeczy się pozmieniało. Od tego zacznijmy. Po pierwsze zlikwidowałem wszelkiego rodzaju te małe pętle tramwajowe, które były. Tutaj, czy w tym miejscu, tutaj dzielnica IT się rozwinęła. I zrobiłem... przepraszam. Zrobiłem jedną wielką, gigantyczną pętlę tramwajową w tym miejscu. Nie ukrywajmy, że całkiem dużo ta pętla, na chyba 10 tramwajów, tak dobrze pamiętam. Przy okazji zmieniłem tutaj stację metra, żeby była pod ulicą, bo one ładnie wyglądają, więc teraz w ten sposób wygląda. Jest mnóstwo przejść dla pieszych górą i dołem. Ogólnie się tutaj to wszystko teraz korkuje, bo ilość tramwajów na tej ulicy to chyba jest 6 linii i to nie jest dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę, jak często jeżdżą te tramwaje i tu się wszystko korkuje. Biorąc pod uwagę, że niektóre przystanki są na kilka ładnych linii tramwajowych, to po prostu są problemy. Przy okazji pozmieniałem też te uliczki wewnętrznie, ponieważ parę tras tramwajowych jedzie inaczej, żeby nie było dużych korków i żeby to wyglądało trochę inaczej. Po pierwsze tutaj jest nowy plac z tym parkiem dodałem w tym miejscu i parę ulic jest zmienionych na parkowe, takie tylko mocne dla pieszych. Jeśli uwielbiałem tego typu miejsca, żeby mogli sobie chodzić, więc stwierdziłem, że szkoda byłoby im tego nie dać, aby nie mogli sobie tego pozwiedzać, więc proszę bardzo, jest dużo nowych miejsc do chodzenia i będę się starać mimo wszystko robić, żeby tramwaj nie jeździł aż tak szybko, a mogli w ten sposób wykorzystywać tą przestrzeń, bo chyba to jest dosyć dobre podejście. Co tutaj dalej? No zrobimy kolejny przejazd pod autostradą, tak żeby tramwaje, które wcześniej tutaj wjeżdżały na pętlę, nie jechały do tej trasy, gdzie już jest dużo linii tramwajowych, tylko przejeżdżają bezpośrednio dołem i właśnie wjeżdżają do tej części z placem. Natomiast... przepraszam. Trolejbusy. No to trolejbusowa jedna linia tylko i wyłącznie tutaj się kończyła. Też właśnie przy pętli tramwajowej. Nie ma pętli tramwajowej, więc musimy jakoś ich puścić. Nie mogę zrobić, żeby duży ruch tranzytowy jeździł w dwa wjazdy tutaj przy całej autostradzie, więc musiałem tak puścić trolejbusy, żeby pojechały bokiem, ale tylko i wyłącznie ulicą dla nich.
Dlatego właśnie jest tutaj ta ulica dla pieszych. No i dalej te trolejbusy tutaj z przystankiem, ciekawym wyjazdem w bok, wyjeżdżają. Mają tu na razie tymczasową pętlę. W przyszłości oczywiście dalej się to będzie rozwijać, ale na razie tutaj jest granica miasta. Takie były tutaj zmiany. Oczywiście rozwinąłem cały ten przemysł handlowy. W tym miejscu jest nowy handel z kolejnymi nowymi uliczkami bezpośrednio dla pieszych. No i oczywiście powiększenie IT i dodanie nowych uliczek, żeby mogli sobie pieszy przechodzić na spokojnie pomiędzy jedną a drugą stroną. No i oczywiście służby by mogły jeździć. Ale głównie z tego co widzę, korzystałem z tego piesi i rowerzyści, więc w sumie nawet jestem z tego zadowolony. Takie lekkie, małe zmiany sobie robiłem wczoraj, siedząc przy PlayStation, żeby sobie trochę zrobić coś innego, jak już wróciłem po udanej sesji. No i co tu mówić, zajmiemy się tym, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli tym czarnym węzłem autostradowym. Oczywiście ja będę bawić się budując ten węzeł, więc będę tutaj mieć objazdy, różnego rodzaju rzeczy, a wy będziecie widzieć tylko i wyłącznie to, co zmontuję w ostatecznym materiale, ale wiedzcie, że ja zawsze te przebudowy robię w dosyć ciekawy sposób, całkowicie tym razem nie tak jak zazwyczaj na kartce rysowałem sobie ten węzeł, będę się bawić, patrzeć jak to właściwie zrobić. Najważniejsze jest to, że tu jest dużo wjazdów, bo jest jeden wjazd od przemysłu, który jest jeszcze nie gotowy całkowicie, drugi wjazd od przemysłu, trzeci wjazd, no i czwarty wjazd od tej głównej części miasta. Najprawdopodobniej nie mogę usunąć tej autostrady, a bardzo bym chciał, więc będę musiał coś z nią, bo to jest zjazd bezpośrednio z tej części autostrady. Najprawdopodobniej tutaj jakieś specjalne akrobacje będę musiał porobić, żeby to wszystko jeździło, żeby na okrągło ten autostrada wjechała. Prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu zacznie wykręcać bok, ale to jeszcze zobaczymy wszystko. Dobra, mniejsza z tym, dużo gadania, czas budowania. Lecimy z tym.
trochę się tutaj zadziało, to trochę się zmieniło i mniej więcej kilka tygodni minęło, kiedy budowałem cały ten nowy węzeł autostradowy w tym miejscu i przebudowałem również trochę węzła kolejowego. Trochę to mało powiedziane, dużo się pozmieniało w międzyczasie i teraz pokrótce mniej więcej wam to wszystko przedstawię. Zaczynając oczywiście od najważniejszego, czyli nowego węzła autostradowego. Robiłem go tak jak zawsze robię go, czyli żeby dobrze się bawić. W ten sposób realizowałem cały czas objazd, tak żeby nie musieć budować tego na pauzie. I dojazd do wszystkich posesji, no może poza tymi, był zapewniony mniej więcej przez cały czas budowy. Same, co jak widzicie, droga na górze, która jest prowadzona bezpośrednio z tej autostrady, jest trochę inaczej zmieniona. Tutaj wcześniej wyjeżdżała bezpośrednio nad tym wszystkim. Te kamienie były w innym miejscu poustawione i ciągnęła się bezpośrednio tą częścią autostrady i zjeżdżała. Teraz najważniejsze, ta część autostrady jest niewyburzalna przeze mnie, ponieważ znajduje się poza granicami, więc ja tego nie mogę wyburzyć. Ale oczywiście tak to zrealizowałem, aby ona była cały czas wykorzystywana, tylko po prostu przyciągnięcie aż tak daleko tej autostrady było dla mnie zbędne, a chciałem zrobić, żeby samochody miały po prostu i pojazdy możliwość wykorzystania jej do ruchu lokalnego i bardzo jest to potrzebne w tym miejscu, jak widać samochody lubią z tego właśnie w ten sposób korzystać. No i tak, sam wjazd mniej więcej jest podobny z każdego z krańców. Jeden wjazd jest bezpośrednio z tamtej autostrady, jeden pas jest z drugiej autostrady i jeden wjazd jest wjazdowy z całej okolicy. Następnie są zjazdy bezpośrednio na poszczególne ulice. Jeden jest tutaj podwójnie, drugi raz, ale dużo samochodów korzysta z tej części malutkiej autostrady. To jest jeden ze zjazdów. Następnie jest drugi zjazd tutaj na dół, który widzimy właśnie w tym miejscu i on jest do całego naszego przemysłu, który w tym miejscu się znajduje, do rolniczego w tym miejscu. I tutaj też jest dosyć ciekawe zrobione, za chwilę zobaczycie na dole, on tutaj jest naprawdę bardzo dużo rzeczy pod tym wszystkim i to nie było łatwe, aby to wybudować. Następnie cała autostrada jedzie dalej prosto z wjazdami z poszczególnych autostrad, jak tutaj jest jeden wjazd właśnie z tej strony i ten wjazd jest właśnie z przemysłu, który się znajduje tutaj. Tutaj ta autostrada jest kierowana dookoła tego wszystkiego na dole, następnie wyjeżdża do góry, tak, tutaj udało mi się zrobić drogi gruntowe, żeby przemysł był wszędzie, no i wyjeżdża bezpośrednio w tym miejscu. Tutaj drugi zjazd jest bezpośrednio łatwiejszy, to jest z tej części rolnictwa. No i tak, stąd mamy już normalnie dwa pasy, właściwie trzy, ciągną się do nowego ronda. Nowe rondo w tym miejscu to jest coś, co było potrzebne od samego początku. Czyli brak korków, no poza tymi oczywiście tworzonymi przez pociągi. Brak korków tutaj jest po prostu czymś wspaniałym. Przy okazji wykorzystałem nowy typ jezdni, który zapewnia mi bardzo łatwą możliwość konfiguracji tego, bo to jest ta sama mniej więcej szerokość jezdni, znaczy ta sama szerokość drogi, a jezdnia może mieć 2, 3 lub 4 pasy i to jest wykorzystywane przeze mnie tutaj w różnych miejscach. Jak widzicie, zjazdy są czteropasmowe, wjazdy są dwupasmowe, tak aby mniej więcej oszukać grę, żeby było to wszystko połączone w jedną dobrą całość. No i w ten sposób tutaj są dwa pasy zjazdowe bezpośrednio, bo jeden pas może być tylko wyłącznie na most, bo nie mam aż tak dużej autostrady na moście. No i w tym miejscu bezpośrednio te dwa pasy zjeżdżają na razie tylko i wyłącznie do tej części dzielnicy, gdzie jeździ nawet tramwaj, co jest zupełną nowością, jak i również można oczywiście wyjechać w drugą stronę tu. W sensie tu jeszcze nic nie ma, ale jak kiedyś kupię ten PS5, to tą grę przeniesiemy na całkowitą mapę i wtedy faktycznie tu będzie wyjazd. Dlatego też tutaj jest pętla tramwajowa, ona jest aktualnie całkowicie niewykorzystywana przez pasażerów, bo nie mają sensu. Przystanki tramwajowe znajdują się tutaj na dole. Natomiast w przyszłości pozostawimy sobie możliwość po prostu wyjazdu tutaj tramwajów i samochodów, aby mogli z tego korzystać wszyscy. I sądzę, że w przyszłości może się to przydać. Następnie oczywiście wszystkie zjazdy są tak zrobione, żeby się nie korkowały, czyli wyjazdy są mniej więcej na środku jezdni. Tak samo właśnie jest jeden wyjazd na most w tym miejscu, a drugi wyjazd w kierunku całego węzła jest tutaj podwójną autostradą na wiadukcie przeciśnięty i wjeżdża w tym miejscu. A kolejny zjazd, tak jak powiedziałem wcześniej, jest właśnie na zewnętrzną stronę. W ten sposób się to nie korkuje i takim ruchem właśnie okrężnym samochody wszystkie wjeżdżają i wyjeżdżają z tej całości. Po drugiej stronie mamy właściwie to samo, co było wcześniej. To znaczy tutaj autostrada jest ta przemysłowa, zjazdy w tym miejscu są, choć sama autostrada jest ślepa, bo jest tylko dojazd tutaj do naszego więzienia. To jest swoją nogą chyba całkiem, no ma kogoś z... ranny mieszkaniec.
O, już nie mam. Znaczy, martwy mieszkaniec. No ale tak, właśnie w tym miejscu, jak i również tutaj się pojawił nowy dworzec towarowy, o którym za chwilę powiem. Także takie są tutaj zmiany, trochę się pozmieniało. No i oczywiście droga tramwajowa teraz jest pomiędzy mostami, a nie tak jak wcześniej tutaj na moście. I cały czas pozostawiłem to w ramach tej specjalnej ulicy, bo tutaj oczywiście tramwaje mogą jeździć wolniej, ale po pierwsze, dzięki takiemu wykorzystywaniu tramwaje, znaczy piesi mogą również z tego korzystać, jak i również pojazdy specjalne. I te pojazdy specjalne czasami jeździły tym, że tąże trasą tramwajową, jak i również mogą jeździć w trakcie jakichś problemów innych zatorów. Natomiast na dole znajdują się przystanki tramwajowe. Ja jedyny sposób, jaki mogę wam to pokazać, to jest, tybie, czekajcie, mewa. Mewa, 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 nie. O, będzie blisko, jeszcze chwila, jest. No i tak, na dole, jak widzicie, jest mało miejsca, ale udało mi się wcisnąć znaczy wszystkie cztery przystanki tramwajowe przy wlotach. Bo tutaj nie mamy pierwszeństwa tramwajowego, więc możemy ustawić, gdzie chcemy. Pierwszy tutaj przystanek przed każdym wjazdem i dalej ta tramwajowa ciągnie się pod tym całym węzłem, co jest dosyć ciekawe. Jak widzicie, tutaj na dole jest to trasa tramwajowa, również wykorzystywana przez pieszych, jak widzieliście, jak i również rowerzystów. I ciągnie się to pod wszystkimi drogami, które się znajdują na dole. Następnie jest wyjazd przez tą specjalną drogę w tym miejscu. I tu też są oczywiście przystanki dla tramwajów. Co ważne, co chciałem wam właśnie powiedzieć wcześniej, to tak. Tutaj są zjazdy z autostrady. Pod tym jest linia tramwajowa. A jeszcze na innej wysokości są inne wjazdy na inny poziom autostrady. Słowem, tutaj naprawdę bardzo dużo jest różnych wysokości na tym węźle. I po prostu z trudem udało mi się to zrealizować. To nie było łatwe, bo ustawienie słupów w Skyscanners 1 jest takie, że no, gdzie jest słup, tam nie może być nic innego, chyba że to się zrobi na sposób, tutaj mamy jeden sposób, w tym miejscu, jak widzicie, jest zbyt długa dystans pomiędzy dwoma słupami, da się wybudować na specjalny, no na sposób, tak? W Skyscanners 2 już wiem, że, w ogóle swoją drogą pada deszcz z wiaduktu. W Skylinesach 2, z tego co wiem, można budować na spokojnie wiadukty pod wiaduktami i nie jest taki żaden problem dla gry, więc liczę, że to faktycznie tak to będzie działać. Natomiast tutaj, no, trzeba to robić specjalnymi sposobami, tutaj pod linią kolejową na przykład jest ładny przejazd. No i teraz może przejdę zanim do linii kolejowej, to jeszcze o wjazdach od drugiej strony powiem. Tutaj jak już wszystkie pojazdy wiadomo, to jest tak. Tutaj jeden zjazd do przemysłu, w tą stronę. I następnie jest drugi w tym miejscu z bardzo ostrym zakrętem bezpośredniowlotowym w to miejsce. No i tutaj kolejne rozjazdy już bezpośrednio do całej części przemysłowej, na autostradę i na drugą autostradę. I tak to się łączy w jedną całość. Teraz po kolei może trochę o pociągach, bo też się tutaj pozmieniało. Pociągi teraz w tym miejscu rozjeżdżają się na trzy trasy kolejowe. Podmiejska, dalekobieżna i towarowa. I w ten sposób będę chciał to przez całą przestrzeń miejską zrobić. Z racji tego, że tu jest granica, to nie jestem w stanie tego przeprowadzić na razie, ale mam plan, żeby po prostu puścić w tunelu na razie pociągi po poszczególnych torach i żeby dojechały do tego miejsca i tuż dalej będą jechać w wykopie lub w jakiś sposób to wymyślę, trzy tory. Tu jest bardzo mało miejsca i nie mam jeszcze zielonego pomysłu, jak to zrobię, ale pewne jest to, że te pociągi w jakiś sposób będą musiały tutaj powstać, żeby były trzy tory. Jaki dokładnie? Nie wiem. Chociaż oczywiście ruch towarowy mogę puścić jakoś trochę inaczej, ale z racji takiej, że nie lubię pociągów tunelu i ogólnie tunelów, bo nie widać po prostu, jak gra wygląda, więc będę starać się to inaczej zrealizować. Natomiast najważniejsze jest to, że już układ torowy jest taki docelowy. O ile ten wiadukt, który tu się znajduje z jednym torem, jest tylko wyłącznie po to, żeby te tory były teraz możliwe do wykorzystywania przez wszystkie pociągi, o tyle w przyszłości to będzie całkowicie do wykorzystania. Pociągi mają teraz możliwość oczywiście wjazdu na wszystkie tory, które tylko i wyłącznie potrzebują. Jak widzicie, właśnie funkcjonują w tenże sposób. Natomiast tak, stacje kolejowe są mniej więcej w tych samych miejscach, choć są nowe, bo musiałem je wyburzyć na czas przebudowy. A tutaj dalej się zaczyna dosyć ciekawie, bo tak, tu teraz musiałem wybudować tunel dla pociągów dalekobieżnych, bo po prostu nie było miejsca. Natomiast dalej, jak widzicie, są dosyć ciekawe wiadukty z tych nowych, ładnych wiaduktów. Tu ładnie na tym przemysłem się prezentują i następnie przejeżdżają nad ulicą, która wcześniej była w tunelu z dosyć ostrymi przystankami. Przejeżdżają właśnie w ten sposób do nowej stacji kolejowej. Ta stacja kolejowa aktualnie przyjmuje pociągi
również dalekobieżne, ale to jest tylko wyłącznie na czas, kiedy nie mamy głównej stacji dla pociągów dalekobieżnych. Jak już będzie, to tutaj nie będzie pociągów dalekobieżnych, bo tor dla dalekobieżnych pociągów jest tu zlokalizowany z boku, po środku tego wszystkiego. On jest aktualnie niewykorzystywany właściwie przez nic, ale jak się to zmieni, to oczywiście będzie to lepiej zrealizowane. Jak widzicie, ta stacja ma łącznie 4 perony, 8 krawędzi peronowych i w tenże sposób się prezentuje. Dwa pociągi, dwie linie kolejowe tutaj już jeżdżą, jedna pośpieszna, chyba z tego co pamiętam, na dole dojeżdża i druga zwykła na górze. No i jak widzicie, właśnie te pociągi w ten sposób funkcjonują. Ogólnie są całkiem ładnie wykorzystywane, bym powiedział, to jest ta zwykła linia, nie pośpieszna. No i muszą tutaj funkcjonować po tych nowych wiaduktach, aby wjechać na tą górną część. Górną część zrealizowałem po to, aby spuścić nową trasę kolejową właśnie po skosie do tej części lądu. Tutaj jest jeszcze niewykorzystywana, ale według mnie w ten sposób to całkiem ładnie się połączy w jedną całość. Przy okazji tu jest możliwość pociągnięcia dalej wiaduktu na linię pasażerską w tamtą stronę, ale tak jak powiedziałem, dopiero kiedy kupimy kolejne, kiedy się przeniesiemy na PS5, i będzie można po prostu kupić kolejne kafelki, bo tak to nie zamierzam tam puścić teraz tej linii dla pasażerów. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Też przy okazji tu powstał dosyć duży węzeł tramwajowo-autobusowo-trolejbusowy. Trolejbusów tu nie było zupełnie wcześniej, ale je wcisnąłem. No i pociągi, jak widzicie, tutaj też zjeżdżają do nowej trasy kolejowej. O, przepraszam. Do nowej trasy kolejowej tutaj w bok. Tutaj się dużo zmieniło. Tu w końcu te budynki zaczęły działać. Jak widzicie, pociągi z nich wyjeżdżają, wjeżdżają i przyjeżdżają z towarami. Tu mamy na przykład na mąkę magazyn, produkty zwierzęce, naftę, przemysł, produkt, strefa przemysłu rolnego i jest też na strefę komercyjną, która jest cały czas niewykorzystywana, więc my to sobie zmienimy na coś, nie, na produkty unikatowe może z fabryk. Te budynki specjalnie tu poustawiałem po to, żeby zobaczyć, jak one w ogóle funkcjonują. I z tego co widzę, są całkiem niezłe, bo z nich wyjeżdżają ciężarówki albo dojeżdżają i stąd bezpośrednio z poszczególnymi tymi towarami wyjeżdżają już pociągi lub przyjeżdżają do nich. O ile sam design wyjazdu torowego z tego miejsca jest dosyć kiepski, o tyle samo ich funkcjonowanie jest całkiem, bym powiedział, poprawne, jeżeli chodzi o generowanie korków i to, czy działają. Po aktualizacji ostatniej zaczęło to działać i możemy zobaczyć, też tutaj zrealizowałem jeden przejazd kolejowy, taki specjalnie by był, że te pociągi funkcjonują i jest to wykorzystywane. Tutaj na przykład widzimy cysterny, więc znając życie, to jedzie, jakby mi się udało wejść, o, to jedzie do tego, a tutaj jest na naftę. I proszę bardzo, w ten sposób nafta prawdopodobnie została zaimportowana. Zresztą za chwilę zobaczymy, pociąg jedzie, zatrzyma się, jest 59, jest 72%, czyli jak widzimy, importujemy aktualnie naftę, za mało jest jej produkcji. Tak właśnie tutaj zrealizowałem te magazyny, one są całkiem ładnie połączone z wyjazdem. Jeden wyjazd jest tutaj na autostradę, jak i również tu jest bezpośredni wjazd i wyjazd z autostrady, aby mogły te towary po prostu dojeżdżać tam, gdzie jest to potrzebne. Więc tutaj na razie taki tymczasowy, ale chyba pewnie docelowo też pozostanie w tym miejscu. Następnie jest wyjazd wszystkich trzech torów i tutaj jest tymczasowe oczywiście zrealizowane połączenie z wszystkich trzech torów na jeden lotowy z granicy. Całkiem to ciekawie wygląda. Tutaj jest oczywiście więcej do zjazdów, bo jeszcze jedna linia kolejowa skręca tu w bok, gdzie jedzie po jednym torze, po bardzo ładnych tych wiaduktach, które lubię bardzo. No i oczywiście do strefy przemysłowej, gdzie można bezpośrednio tutaj to wszystko importować. Te budynki w większości nie działają już i właściwie nie mają co wydobywać, widzicie, ale jeszcze ich nie usuwałem, bo po prostu nie miałem na to zupełnie w tym międzyczasie czasu. No i na koniec oczywiście muszę powiedzieć o tym, co się jeszcze zmieniło, jeżeli chodzi o autobusy trolejbusowe. Trolejbusy, które się pojawiły, nowa linia, jedzie bezpośrednio od tej trasy. Tutaj pętla jest teraz na dwa autobusy. Jedzie z pozostałą trasą do tego skrzyżowania. Skręt tutaj, no właśnie ten migający autobus, to jest właśnie on. Skręca przy metrze i jedzie prosto cały czas, tak jak pozostałe trolejbusy. Jedzie, 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 aż skręca w końcu w tunel. W tym miejscu te trolejbusy skręcają w tunel i są chyba za popularne. Się zastanawiałem, czy dać większy autobus, czy nie. No, chyba trzeba dać większy. Te damy sobie taki na 65 osób. No i te trolejbusy w tym miejscu przejeżdżają tunelem właśnie pod całą autostradą, bo inaczej tego nie dało się tutaj zrobić. Za mało jest miejsca, nie chciałem wyburzać przemysłu. No i w tym miejscu trolejbusy wyjeżdżają razem ze ścieżką rowerową, która chyba nie jest nimi tu aż na tym odcinku niezbędna. Ale to tak już swoją drogą, możemy ją usunąć w tym momencie. Ścieżki rowerowe dodałem tutaj z trolejbusami, bo stwierdziłem, że mimo wszystko mogą się przydać,
ale chyba już, jeśli już, to maksymalnie do tej przestrzeni tutaj, no jak widzicie, do stacji meta. To może być chyba maksimum, jakie im tu jest całkowicie potrzebne. No i stąd trolejbusy jadą prosto przez przemysł, który też potrzebował komunikacji lokalnej, której tutaj nie było wcześniej, i dojeżdża bezpośrednio obok stacji kolejowej, właściwie pod nią jadąc, do tej przestrzeni, gdzie tu jest rondko malutkie, z bardzo malutkim sklepikiem, który bardzo uroczo wygląda, natomiast tutaj dojeżdżają te wszystkie pojazdy i w tym miejscu sobie trolejbus zawraca. I tak to wygląda aktualnie. Bym powiedział, że całkiem dużo się pozmieniało i ja jestem zadowolony z tej całej przebudowy. W kolejnym materiale trzeba się koniecznie zająć popytem, który jest całkiem duży, jak i również nowymi budynkami, które pojawiły się w ramach City Skylines 2, które już coraz to bardziej nadciąga. I chyba możemy coś sprzedać. Tu możemy sprzedać z zyskiem 109 tysięcy, to sprzedajemy. A tutaj możemy sprzedać to z zyskiem 623 tysiące. Pewnie jakbyśmy chwilę poczekali, to jeszcze byłoby lepiej, ale ja już w tym momencie to bym sprzedał i możemy ulepszyć do poziomu tego giełdę. Centrum Międzynarodowego Handlu to jest nowy budynek, który można postawić, a ten budynek bezpośrednio giełdy jest aktualnie już osiągnął maksymalny zysk. Czyli byśmy powiedzieli po prostu, że całkiem ładnie te inwestycje tutaj ostatnio poszły. Więc tak to się prezentuje. Jeśli taki film Wam się podobał, to zapraszam już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze na koniec, tu jeszcze jedna nowa stacja kolejowa jest, tak przy okazji. Tutaj dojeżdżają pociągi obok meta, obok pętli tutaj w tym miejscu i trochę tą przestrzeń to po prostu zaaranżowałem. Też z planowaną trasą to tam wają tutaj dalej. Natomiast w przyszłości trzeba się zająć koniecznie popytem na mieszkania, który jest bardzo tutaj duży, prawdopodobnie to zrobię między odcinkami, jak i również przemysłem, który potrzebuje swojej docelowej postaci, no i oczywiście budową pozostałej części magistrali kolejowej, tylko tutaj w centrum, jak i również pewnie trzeba gdzieś wstawić w końcu stację centralną. Chociaż tutaj zamierzam prawdopodobnie, jak mi się jeszcze uda, dookoła tego wszystkiego po tej stronie zrobić jakąś taką strefę staromiejską, zrobić takie staro miasto i w niej właśnie wstawić jakąś stację pasażerską. A do tego czasu do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!